No, nie z Paryża, ale znacznie dalej. Dzień dobry Państwu, witam Państwa, witam Pana, Panie Redaktorze. Bo 1000 kilometrów jeszcze dalej nad Morzem Śródziemnym, ale dzięki cudom technologii jesteśmy, jak się wydaje, połączeni. Po wakacjach Francja weszła w epokę kampanii prezydenckiej. 5 lat Macrona przemija i za pół roku, 10 kwietnia, Francuzi udadzą się do urn, żeby wybrać nowego władcę. 2 tygodnie później zatwierdzą wybór. Ważna data w życiu kraju, którego prezydent jest głównodowodzącym sił zbrojnych, komendantem Rady Wojennej, a nawet księciem Andory. Na obecną kampanię będą miały przemożny wpływ 2 czynniki międzynarodowe, ewolucji trudnej do przewidzenia. Nikt nie wie, ile jeszcze dawek szczepionki antywirusowej będą chciały sprzedać Francji wielkie laboratoria. Trudno przewidzieć również rozwój sytuacji po wycofaniu się Amerykanów z Afganistanu. Prawdę mówiąc, zwycięstwo talibów nad Ameryką nikogo nie zdziwiło, nie zaskoczyło. Od czasu zakończenia II wojny Stany Zjednoczone kroczą od klęski do klęski. Najpierw Roosevelt na lat 50 przegrał walkę z przebiegłym mnichem prawosławnym Stalinem o panowanie w Europie Centralnej. Amerykanin naiwnie uwierzył, że dyktator, który zagłodził i zamroził na śmierć miliony Ukraińców, wymordował parę dziesiątków tysięcy polskich oficerów. Pozabijał tyle swoich przeciwników politycznych. Jest dobrym wujkiem Joe Jusiem, który marzy tylko o wprowadzeniu demokracji w Europie Centralnej. Następcy Roosevelta przerżnęli wyścig o bombę atomową i loty w kosmos ze Związkiem Radzieckim, najbardziej zacofanym technologicznie krajem świata. W ONZ-cie przegrywali z Sowietami każdą rozgrywkę, od kiedy pozwolili na wprowadzenie do Rady Bezpieczeństwa Republik Sowieckich jako suwerennych państw uprawnionych do głosowania. Przewalili wojnę w Korei z północnymi Koreańczykami, przegrali wojnę z Chinami i ludowymi. Przerżnęli długą wojnę w Wietnamie, przegrali wojnę z Sowietami o panowanie na Kubie pod własnym bokiem. Przebęblowali wojnę z terroryzmem islamskim Al-Kaidy i Usamy Bin Ladena. I teraz wreszcie, po 20 latach zażartych walk, po zainwestowaniu astronomicznej sumy 6400 miliardów dolarów, zostali sromotnie pokonani przez dzikich górali z Afganistanu. Co gorsza, uciekając z pola walki, Amerykanie mają fatalny zwyczaj pozostawiania przeciwnikowi ogromnych ilości broni, która zostaje następnie użyta przeciwko demokracjom zachodnim. 12 żołnierzy amerykańskich na lotnisku w Kabulu zginęło zapewne od bomb produkcji rodzimej. Arsenał pozostawiony talibom według londyńskiego Timesa wystarczyłby na uzbrojenie państwa średniej wielkości. Ta broń zostanie użyta przez terrorystów przeciwko Europie i posłuży z pomocą Putina i Łukaszenki do zalania Europy przez nową falę emigrantów mahometańskich. Po tylu porażkach poniesionych na wszystkich frontach, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej powinny być już tylko godną współczucia ofiarą, biedakiem narodów. Inne kraje o szczęśliwszym losie w imię solidarności międzyludzkiej powinny zrobić zrzutkę, żeby tego bankruta utrzymać przy życiu. Tymczasem ze statystyk wynika zupełnie inny obraz. Przed wojną w Afganistanie Amerykanie byli największą potęgą gospodarczą świata i taką pozostali, chociaż sprawa nie jest łatwa do wytłumaczenia. Historia pokazuje, że z każdej porażki Stany Zjednoczone wychodzą coraz potężniejsze. Mimo wszystko raz udało im się zwyciężyć. Myślę o wojnie z koronawirusem. Prawie wszystkie wielkie laboratoria, które nie przestają dostarczać światu miliardów dawek szczepionki, są amerykańskie albo z przewagą kapitałów amerykańskich. Czy należy w takiej sytuacji utrzymywać wyjątkowy stan sanitarny? Planować coraz to nowe fale szczepień przymusowych, 3. dawkę, 4., 5. i tak dalej. Czy też przerwać tę oszukańczą maskaradę, jak ją nazwali francuscy lekarze w liście otwartym do François, którzy piszą o kampanii szczepień dla szczepień, która niczego nie załatwia, ale z której nie można na razie wyjść. Kandydaci we francuskich wyborach prezydenckich będą zmuszeni zająć stanowisko wobec tych zagadnień, od których zależy przyszłość świata, Europy i Francji. Prezydent Macron i jego zwolennicy starają się stworzyć wrażenie, jakoby na francuskiej
pustej scenie politycznej było tylko ich dwoje. On i Marine Le Pen. On demokrata i ona populistka. On nauczyciel narodu i ona demagog. On patriota i ona nacjonalistka, którą bez trudu połknie przy najbliższej okazji. Tymczasem kandydatów zadeklarowanych z każdym tygodniem przybywa coraz więcej. Generał Pierre de Villiers, na którego liczę najbardziej, nie zadeklarował się. Jego projekty polityczne nie są na razie znane. Najpoważniejszym kandydatem prawicy wydaje się w chwili obecnej Xavier Bertrand, przewodniczący regionu. 4 lata temu najgroźniejszy przeciwnik Macrona, François Fillon, został utrącony u mety, kiedy jego wygrana wydawała się pewna. Nie wiadomo, jaką niespodziankę szykują przeciwnicy Xavierowi Bertrand. Rzecz charakterystyczna. W skomplikowanej sytuacji politycznej najpoważniejsi kandydaci prezentują się bez koloru ideologicznego. Jeżeli nie chodzi o forsowanie ideologii, to chodzi o co? Tylko o żłób. Ale obok polityków zawodowych naprzeciwko Macrona wyrósł przeciwnik ideowy, którego nie będzie można utrącić ani oskarżeniem o zatrudnianie żony, ani o przyjęcie w prezencie garnituru. Miliarder Vincent Bolloré, właściciel mediów, wierzący i praktykujący katolik. Jego poczytny i wpływowy dziennik bezpłatny CNews zamieszcza codziennie biografię świętego patrona dnia. Jego kanał telewizyjny CNews przeprowadzał systematycznie wywiady z profesorem Raultem i innymi protestującymi lekarzami. 15 sierpnia, święto Matki Boskiej, kanał telewizyjny CNews poświęcił Najświętszej Marii Pannie cały dzień. Jedną z gwiazd CNews jest Eryk Zemmour, kandydat w wyborach prezydenckich. Niedawno Vincent Bolloré wszedł w posiadanie najbardziej wpływowej stacji radiowej Europe 1. A jednocześnie Bolloré jest pionierem samochodu elektrycznego we Francji. Sam Bolloré nie jest kandydatem do żadnego stanowiska politycznego, ale jego wpływy powodują, że obecna kampania prezydencka zapowiada się bardzo interesująco. Powiedział redaktor Piotr Witt. Kronika tym razem nie z Paryża, ale równie ładnie wybrzeże Morza Śródziemnego. Może pewnie być urokliwe i ma swoje uroki, ale Karpat z widokiem na Śnieżkę to też piękne miejsce. No dobrze, z pięknego miejsca do pięknego miejsca dzisiaj biegniemy. Zanim wrócimy na forum ekonomiczne, to odetchnijmy kawałkiem muzyki. Cóż my zaśpiewamy? Zaśpiewamy coś o Kalifornii. Też tam jest ocean, też są fale, też jest słońce, też jest plaża, więc wszystko się ze sobą łączy.